За ласку Божу, ми установлені недавно на столиці Святого Петра, прощимо ще у недільними отоли, начали пошкульних і шкульнодерних установлять в штропних, взяжених, в речах святих. Тераз затем уважні споглядали на Вроцлав, славну і старожитну на столиці Пустовського, вспаляну від віків, віки побожності і працовитості її люду, коли до резигнації щільного брата Мар'яна Говендівського, брат духовного псевдоніма. Понівач нас, ти, щільний браті, а з добром годині відмовляєш задання біскупі в шовєрній католіцькій спільноти в спосіб засугуюється на узнанні, маме усазадньовану надію, що бендонець обдажовим вєкощо, вдечаванню і конєчними до тего роздоброщану, бендонець могло тен ужон випевнить ве властиве спосіб. Dlatego po wysłuchaniu zdania kongregacji naszych biskupów, naszą apostolską władzą ustanawiamy się arcybiskupem metropolitą wrocławskim wraz z prawami, władzą i powinnościami złączonymi z tym urzędem na mocy obowiązujących ustaw, zwolniwszy się jednocześnie ze związku z wcześniejszą stolicą tytularną oraz wspomnianego już zadania biskupa pomocniczego. Zatroszczy się, aby duchowieństwo i lud Twojej diecezji dowiedział się o tym naszym piśmie. Zachęcamy ich wszystkich, aby cię przyjęli posłusznie i z otwartym sercem oraz aby chętnie wspierali we wszelkim działaniu podejmowanym dla wzmocnienia wiary katolickiej, pielęgnowania nadziei wiecznego zbawienia oraz potwierdzania wiecznej miłości wśród ludu chrześcijańskiego. Dlatego zachęcamy się, czcigodni bracia, aby z ucieki Bożej Rodzicielce Błogosławionej Dziewicy Maryi, Świętym Józefowi, Jawiedze i Teresie, Benedykcie od Asizy, Błogosławionym Czesławowi i Janowi Pawłowi II, wstawiającym się za Ciebie i za Twój lud, starał się gorliwie wypełniać to nowe zadanie, aby zrealizowało się w Tobie autentyczne powołanie biskupa, że względu na którym wszyscy mogą przyjść do biskupa jako pasterza i ojca wszystkich, wszyscy szczególnie zaś jego prezbiterzy, gdy jest uczestniczony wraz z nim w tym samym kapłaństwie i poszukiwaniu. Sporządzono w Rzymie u świętego Piotra 18 maja roku pańskiego 2013 w pierwszym roku naszego pontyfikatu Franciszek.